Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, witajcie moi drodzy w Carrion. Kontynuujemy naszą przygodę. Dobrze, słuchajcie, ostatnio żeśmy tutaj ostro kombinowali, ale udało się nam ogarnąć wszystko tak jak sobie zaplanowaliśmy. Możemy iść teraz tutaj. W sensie, żeśmy tutaj oczyścili dosyć ładnie. Wow. Nasza miejscowa. Dobra, teraz tutaj nam się otwarło przejście z bunkra. Możemy w końcu stąd wyjść. Stuk, puk, stuk, puk. Dzień dobry. No i mamy albo tędy, albo tędy. Idziemy na dół, co? Cały personel do działu badawczego? Macie jeszcze nadzieję na coś? Jeszcze możemy wejść. A, to jest takie podsumowanie wszystkich naszych miejsc, w których byliśmy. No widzicie, większość jest zrobiona na 100%, bo nawet wszystkie. Tu jest, tu jedynie nie. Pisze nam, co pominęliśmy w czasie naszej gry. Nie jestem ciekaw, jak to się dalej będzie. O! Właśnie, zróbmy sobie to. Wróćmy się sobie tutaj, bo tutaj nie mamy zrobionego na 100%. Tu by się trzeba było przedostać, nie? Tutaj coś jest? Tutaj byliśmy. Ależ oczywiście, że tutaj byliśmy. To jest chyba pierwsza lokacja, w której byliśmy. To jest zamknięte. No spokojnie. Tak, ja mi tutaj przypomina Prince of Persia. Graficznie. Tego pierwszego Prince of Persia. Tego, gdzie się latało tym ziomkiem w tym białym dresie. Kurde, on sobie tu se mega radzi teraz. Co mnie tu pierdzi za alarm? Jezus, tu latają flaki po prostu wszędzie. Ja już tu kiedyś byłem. A normalnych materiałów w magazyn? To też jest oczyszczone. Fajny pomysł to byłby na horror.
widziałem takiego ziomka. Dobra, widzę już. Widzę przejście. Chłonie to nawet na brak danych. Wow! O cholera, zmieniliśmy się w typa. W tego samego typa, którego byliśmy na początku. W sensie, dzięki niemu żeśmy się stąd wydostali. Z tym, którego żeśmy wchłonęli na samym początku naszej przygody. Dział badawczy PSL4. No to jestem ciekawy, co się tutaj wydarzy. Mam nadzieję, że dobrze idę. A, tu mogę otworzyć teraz te drzwi. System myśli, że jestem człowiekiem. Ale ja nim nie jestem. Ciekawe, co tu skrywają. Gnojki, nie? Ciekawe, czego się dowiemy. Ciekawe, co się stanie. Co, wyjdziemy poza na powierzchnię? Wow, w środku miasta. Widzisz, gdzie tutaj oznaczenia zagrożenia biologicznego? Ta kolej sobie po prostu wyszedł. Czy to jest wieża Space Needle? Czy to jest Seattle? No to moi drodzy, czekamy na kontynuację. Dwójeczka może być całkiem przyjemna. Fajnie się w to grało, kurde, gra nie jest długa. Ale bardzo, bardzo przyjemna. Powiem wam szczerze. Nie pamiętam, kiedy tak szybko skończyłem serię, powiem szczerze. Aż dziwnie mi się czuje po skończeniu tak szybko tej serii. No słuchajcie, ten ostatni odcinek będzie taki, wiecie, kilkominutowy. Już same zakończenie. Ale fajnie, podobało mi się. Naprawdę, zdecydowanie na plusik. Fajna mechanika mi się bardzo podobała w tej grze. Owszem, graficznie mogłoby być lepiej, bo wiadomo, tego typu pixel art, no nie każdemu pasuje, zgodzę się z tym. Ale gra jak najbardziej jest warta uwagi. Grało mi się w nią naprawdę super, przyjemnie. Na 5 godzinek, tak wiecie, przysiąść, pograć. Całkiem, całkiem spoko. No i zobaczymy, czy coś będzie tutaj dalej się działo. Mamy kredyty na razie. Czy możemy jakoś je przerwać? Okej, nacisnąłem escape. A, lądujemy. I po prostu lądujemy sobie w menu głównym. Dobrze, słuchajcie. Tutaj kończymy tą serię. Kurde, podobało mi się. Naprawdę podobało mi się. Czuję tutaj niedosyt. Mogłoby to być dłuższe. Mogłoby to być bardziej rozbudowane. Ale może dwójka. Moi drodzy, naprawdę polecam tą grę. Grało mi się w nią. No powiem szczerze, dawno mi się nie grało tak dobrze w coś. Nie znudziła mnie, nie zmęczyła. Zagadki logiczne były fajne. Za każdym razem było coś innego, coś się zmieniały, pewne mechaniki. Było przyjemnie. Ten naprawdę polecam. Dobrze, słuchajcie, dziękuję wam za uwagę. Dzięki, że byliście ze mną w czasie tej serii. Jak to oglądacie, jestem jeszcze na wakacjach.
więc nie wiem, czy coś się jeszcze pojawi, czy nie. Zobaczymy, jak wyjdzie mi z czasem, jeśli chodzi o nagrywanie kolejnych materiałów. W każdym bądź razie dziękuję, że byliście ze mną. Dziękuję również za wszystkie wasze komentarze, oceny oraz subskrypcje. No i trzymajcie się, hej i do następnego. Na razie.